Gigantyczna kolejka. Great, thank you so much. Faktycznie, dostaliśmy. Darmowy bilet jest. Że to miejsce było takie mroczne, to przyciągało czarnoksiężników, wiedźmy i taki, te taki sprawy. Klimat. I co ciekawe, na tej arenie nie tylko toczyły się walki, ale również bitwy morskie. Jeśli kochacie historię, no to nie ma jak to miejsce. Forum Romanum. Tam ma, słuchajcie, ocenę 4,7 na 40, prawie 5 tysięcy opinii. Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejnego dnia w Rzymie i dzisiaj będzie znowu dużo atrakcji, jedzenia i fajnych miejscówek. Tak, pierwsza rzecz, oczywiście tradycyjny rzymski street food, czyli trapicino. Idziemy. Tak, jedzenie, zaczniemy od jedzenia, oczywiście. Śniadanie, a potem atrakcje. Przystanki autobusowe wyglądają tak i my teraz wybieramy się na dworzec, ponieważ tam ten lokal z tą tradycyjnym fast foodem, który będziemy jeść na śniadanie, jest. Także euro 50 sztuka bilet na 100 minut, więc może jeszcze uda nam się przetransportować do Koloseum, ale to zobaczycie w dalszej części odcinka. Tak już tyle powiedziałaś, to ja też dodam, że pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem. Napiszcie nam dzisiaj Koloseum. Ponad jak się zostawi komentarz, ogląda się dużo lepiej. Dużo lepiej. Łapka w górę poprawia humor, także... Słuchajcie, same benefity. Same plusy. Z nami podróże nie są łatwe, bo my musimy za wszystko ograć, także mamuś, przepraszam, że tak długo czekałaś, ale mamusia już je, a my mamy jedną opcję z kurczakiem, a druga opcja jest wegetariańska, ponieważ jest z bakłażanem, parmezanem, bazylią, sosem pomidorowym. Powiem wam, że to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i próbujemy, co nam innego zostało. Ja zacznę od wegetariańskiego, żeby nie mieć jakiego poczucia mięsnego smaku, żeby mi tutaj, broń Boże, nic nie zawadziło. Bardzo warzywne, słone i to jest bardzo chrupiące. To pieczywko robi największą robotę tutaj. Fajne to jest, że to jest bardzo ciepłe i bardzo mokre, więc miałam wrażenie, jakbym jadła trochę zupę w chlebku. Tu macie, o co chodzi, nie? I w ogóle bakłażan, ja ogólnie nie, już to mówiłam kilka razy na odcinku, że ja nie umiem robić bakłażana, a on zawsze tutaj jest tak dobrze zrobiony i to jest tak pyszne. Ale powiem wam, że myślałam, że jest większe. Na zdjęciach wyglądało na takie większe, ale myślę, że na jedną osobę 5 euro od sztuki to jest naprawdę dobra cena. Jeszcze powiem, zobaczymy, co Michał powie. Uspokoję. Nie powiedzieliśmy, gdzie miejscówka się znajduje, bo jesteśmy w takim food courcie tutaj na dworcu głównym w Rzymie i jeśli chodzi w ogóle o to trapicino, to jest ono przede wszystkim w Rzymie, tutaj, lokalne. Dobra, słuchajcie, próbuję, ale już próbowałem trochę tych warzyw i są rewelacyjne. Okej, okay, bardzo dobre. Tak jak widzieliście, pan to nakładał w takich jarów. No to jest po prostu tak mocno przegotowane, ja mam po prostu takie uczucie. Nie? Mocno przygotowane warzywa z sosem pomidorowym, z dodatkami, z pesto, z parmezanem. Smakuje to dobrze. Bardzo krupiący chleb, taki przypominający pizzę, można powiedzieć. Polecamy, spróbujemy tego mięsnego, bo jestem ciekaw. Mogę dziabnąć tutaj do tego pochorzana? Oczywiście, że tak. Trochę to wygląda jak taki gulasz z kurczakiem. Mamy taki to w ciemnym sosie. Są tu jakieś przyprawy, ale nie dostaliśmy parmezanu ani pesto do tego. Pewnie nie wolno, ale zobaczymy. Nie ma, nie wolno tego ściskać też, bo to wszystko wypływa, bo no jest to w takim chlebku. Bardzo delikatny kurczak, mocno przyprawiony. Nie jest to mdłe, a jest to ciekawe, bo jest dużo właśnie przypraw. Wyczuwam tutaj pieprz oczywiście, sól. Wydaje mi się, że są tu zioła prowansalskie, więc nie jest to takie mdłe, bo wygląda to jakby to było takie mdłe danie, a nie jest. Dla mnie ta opcja mięsna jest dużo lepsza. Jeśli kochacie mięso, jesteście mięsni, to polecam wam tego kurczaka. No dobra, to jeszcze dziabnę. Dziabaj i dawaj mi spróbować. Mi też ten kurczak bardziej smakuje. I tutaj wszystko jest bardzo wyraziste i bardzo słone, to jest fajne. I ten kurczak jest, jakbym powiedziała, że to jest po prostu kurczak w sosie własnym z dużą ilością pieprzu i soli, to by było no, spełnienie, dobra. Bardzo dobre. Zajadamy i lecimy dalej, w ogóle chciałam powiedzieć, że za Klaudią jest bardzo ładnie, a za mną jakaś ściana brudna. Jo, no. Tak, ja to zawsze jakoś tak źle usiądę. Tak. No dobra, jedziemy do Koloseum. I
dalej na tym samym bilecie, słuchajcie, bo obowiązuje on przed 100 minut. Mówiliśmy to w poprzednim vlogu z Rzymu, że na jednym bilecie można 100 minut przejechać, więc wsiadamy teraz do metra. Jechaliśmy tym rano biletem, autobusem, a teraz metro. Kurde, tak, powtarzam się, dzisiaj nie mogę też złożyć zdania. Bo potrzebuję kawy, to dlatego, ach, ale tak. Dlatego nie warto, słuchajcie, chyba kupować tych pakietów 3-dniowych za 18 euro, bo te bilety... Tak, na tyle co my jeździmy, to my dużo, dużo chodzimy. Wczoraj zrobiliśmy, słuchajcie, w poprzednim vlogu ponad 13 km. Metro. Dla ludzi. Czy to kolejka? To jest chyba kolejka. Gigantyczna kolejka. O, jest aż dziwne. Grube. Moi drodzy, kolejka porusza się bardzo szybko. Co ciekawe, wejście jest za darmo. Tak jak tytuł dzisiejszego odcinka, jak wejść do Koloseum za darmo. A wystarczy, słuchajcie, że będziecie tutaj w pierwszą niedzielę miesiąca. I wtedy wejście jest dla wszystkich za friko. Jest to taki myk i wyszło to kompletnie przypadkowo. Tak, bo jak kupiliśmy sobie loty do Rzymu, to nie wiedzieliśmy o tym, że jest pierwsza niedzielę miesiąca za darmo Koloseum. A właśnie kupiliśmy na ten okres, bo na początek lutego. Także super, akurat się złożyło, więc wykorzystamy to i powiedziemy, zaoszczędzimy trochę hajsu. Także jest to jakaś oszczędność. Koloseum z Afriko. Wchodzimy i wam pokazujemy. Faktycznie dostaliśmy. Darmowy bilet jest. Tak, jeden bilet na 3 osoby. Czekania było no 1,5 godziny chyba. Godzinę 15, godzinę 20. Tak. Jakoś tak. Ale kolejki już do samego wejścia nie ma, więc jak już macie bilet w ręku, to już na spokojnie, na chillu sobie wejdziecie. Jeśli chodzi o samo Koloseum, to mamy oczywiście dla was ciekawostki, ale nie te takie, wiecie, sztandarowe, sztampowe. Wszyscy wiemy, że tutaj były walki gladiatorów, masa ludzi tutaj zginęła. To przede wszystkim służyło rozrywce w starożytnym Rzymie, ale Klaudia przeczytała bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o średniowiecze. Tak, no bo wszyscy wiemy, co się działo kiedyś, wiemy, jak wygląda teraz, ale jak wygląda w średniowieczu? Słuchajcie, w średniowieczu to był tak naprawdę jeden wielki grób, ponieważ bandyci różnego rodzaju, wiecie, jacyś też szemrani goście, chowali tutaj swoje ofiary i przez to, że to miejsce było takie mroczne, to przyciągało wiele jakichś, nie wiem, czarnoksiężników, wiedźmy i te sprawy. Klimat. Także to jest naprawdę, to była ciekawostka, która najbardziej mnie zaskoczyła. Ja też nie spodziewałem, że tutaj było, wiecie, uprawiano czarną magię i chowano zmarłych. Tak, także pierwsza ciekawostka. Idziemy dalej. Ale co ciekawe, wchodziło tutaj 50 tysięcy ludzi i tak jak sobie okrążamy teraz dookoła, no to z każdego miejsca bardzo dobrze widać arenę. I co ciekawe, na tej arenie nie tylko toczyły się walki, ale również bitwy morskie. Było to zalewane do jakiegoś poziomu, no i normalnie pływały statki i odtwarzano jakieś sceny badalistyczne, krwawe, więc to jest w ogóle niesamowite, nie? Że takie rzeczy były możliwe. Tak. Zewnątrz wydaje się mniejsze, w środku jest większy i budowano tylko 8 lat. Tak, i to miało 80 wejść numerowanych, kumacie? Czyli te 50 tysięcy ludzi wiedzieli, którym wejściem sobie wejść, zająć miejsce i żeby tym samym wyjść, żeby szybko ten, opuścić ten stadion. Tamtejszy słuchajcie, stadion. Dokładnie, no. Jak stadion. Jak wielka hala widowiskowa. Tak. Także już wtedy mieli takie rozwiązania. No. Nice. Słoneczko mamy, super. Kolejna ciekawostka, słuchajcie, to, że tutaj było tyle śmierci, tyle złych rzeczy się działo, a teraz Koloseum bierze udział w międzynarodowej kampanii przeciwko karze śmierci, czyli tak dla życia, nie dla kary śmierci.
ostatnia ciekawostka. W 434 roku odbyła się ostatnia walka gladiatorów, a potem to rozgrabiono. I części zostały tutaj zgrabione i wykorzystane do budowy bazyliki świętego Piotra na przykład. Tak, także... chodzi o części... Mury. Tak. Mury, marmury i te inne tam, wiecie o co chodzi. Dokładnie, także też dziwne, nie? Że tak naprawdę zabytek był rozkradany przez... I zapomniany bardzo długo. I zapomniany, no. Zapomniany? Zapomniany, tak, bo on po prostu stał i ludzie tutaj właśnie kradli, były te obrządki. A no tak, no w sumie racja, no. Nic tu się nie działo, a dopiero teraz, że tak powiem, możemy to zwiedzać w takim... kształcie. Dokładnie. No dobra, idziemy jeszcze w jedno miejsce, żeby zrobić zdjęcie Koloseum, ale chyba najpierw Forum Romanum, które jest obok. Bo to na to i to oczywiście na jednym bilecie, tym darmowym. Więc też macie Forum Romanum za friko na ten bilet, więc po prostu warto w tą niedzielę. Można sobie tak zaplanować weekend po prostu w Rzymie. Dobra, idziemy, nie? Idziemy. Moi drodzy, jeśli kochacie historię i kochacie starożytność, no to nie ma jak to miejsce. Forum Romanum i wszystkie dookoła budowle, które tutaj są związane ze starożytnym Rzymem. No ja mam ciarki, bo jako dziecko lubiłem takie klimaty. I w ogóle lubiłem historię, więc wiecie, no po prostu super. Fajnie, nie? Zobaczyć. Fajnie, bardzo fajnie. Ja nie mam aż takiego bzika na punkcie historii jak Michał, więc ja sobie tak po prostu tutaj chodzę i zwiedzam, mam piękną pogodę, więc jest pięknie, naprawdę robi to wrażenie. No, ale Michał tutaj mówi, ej, to było to, a to jest to, a to to. Okay. Dobra, ciśniemy. Dzisiaj będzie dużo właśnie takich historycznych miejscówek chyba. Chyba na to i będzie dużo jedzenia. Tak, zrobimy wszystko, żeby było dużo jedzenia. Tak, bo czas nam się skrapa, słuchajcie, niemiłosiernie. Już jest 15. Bo straciliśmy 4 godziny. I na Koloseum, i tutaj na Forum Romanum. No, także zarezerwujcie sobie czas zdecydowanie. Tak, no dobra, ciśniemy dalej. Tak. Idziemy na tamten tarasik zrobić zdjęcie, tu przy Koloseum. I tak widzimy, że nie ma kolejki w ogóle teraz do Koloseum. I moglibyśmy zrobić inaczej, bo moglibyśmy rano zrobić te atrakcje, które chcemy zrobić teraz i przyjechać tutaj na popołudnie, bo popołudnie ewidentnie nie ma kolejki już, a dalej wejście jest darmowe. Więc na pewno będziecie krócej czekać, no ale kto mógł przewidzieć, że nie będzie tych kolejek po południu. Dokładnie. No miejscówka Kozak, naprawdę, warto się przejść. Nogi wchodzą nam wiecie gdzie, ale warto się przejść, naprawdę. Tak, tak, bardzo fajne miejsce, można zrobić fajne zdjęcie, że to widzicie je teraz. Chcieliśmy zamówić taksi, bo już jesteśmy zmęczeni, chcieliśmy zamówić Ubera, ale nie może tu wjechać, więc my i tak musimy iść dalej, więc idziemy po prostu na autobus. I jedzie ambulans. Chcieliśmy nagrać i jedzie ambulans. Taki standard, jak nagrywamy. Dobrze, moi drodzy, za nami jest kuria pompejańska, czy kuria pompejusza, pompejańska, znowu źle mówię, kumpa, kuria, pumpa. Moi drodzy, za nami jest kuria pompejusza, zwana kurią pompejańską i była ona budowana z myślą i z przeznaczeniem na posiedzenia Senatu, ponieważ tutaj były sale i tutaj obradował Senat. Co najważniejsze z punktu widzenia historycznego, tutaj były schody, na których został zabity Juliusz Cezar. Obecnie, jak widzicie, jest to budowla, której nie widać. Jest zniszczona całkowicie. Trwają obecnie jakieś prace nawet, ale z ciekawostek to miejsce jest przeznaczone jako taki mały rezerwat dla kotów. Tak. Ponieważ one sobie tutaj mieszkają, nie wolno ich dokarmiać, ale jakby tutaj mieszkańcy Rzymu wiedzą o tym, że to jakby jest ich teren i nawet to czuć trochę, tutaj kotami czuć. Tak. I jakby mogą sobie żyć. Nikt nie ingeruje, mają tutaj jakieś domki, legowiska i sobie siedzą. Nawet podałem przyjść tutaj do turystów, żeby je pogłaskać i tak dalej. Do nas żaden nie przyszedł. Niestety, ale to miejsce jest w samym centrum miasta. To jest w ogóle też śmieszne, że naokoło jest pełno budynków i tutaj mamy taki plac i te koty i te ruiny. No Rzym jest naprawdę niesamowity, ale ja to jestem jedzeniowa laska i uwielbiam to jeść. Jestem strasznie głodna. Zaraz obok jest Alice Pizza, czyli jedna z najwyżej ocenianych restauracji serwująca pizzę na kawałki, więc to jest następny punkt. No dokładnie, więc jeśli tu będziecie, możecie zahaczyć obie
miejscówki na raz. Czyli najwyżej oceniana pizza. Tak. Idziemy jeść. Moi drodzy, Alice Pizza i uwaga, 4,5 gwiazdki, 2700 opinii na dzień dzisiejszy, także całkiem dobrze. Czekaliśmy chwilę, zapłaciliśmy niedużo, tak nam się wydaje. Ja sobie zacznę od tej pizzy z pieczarkami, bo moim zdaniem ona wygląda najfajniej. Ona jest albo z takim białym sosem, albo to jest ser po prostu, ale wydaje mi się, że to jest sos. O kurczę. Bardzo ostry ser, pyszne pieczarki, rozpłynęło się w ogóle w ustach. Mamy do tego przyprawy, bardzo cieniutkie ciasto, które jest krupiące. Widzicie w ogóle, jak stoi to ciasto. Czyli test Magdy Gessler by przeszło. Tak, przeszłoby test Magdy Gessler. Nie, no mistrzostwo, w ogóle w porównaniu do poprzedniego odcinka z Rzymu, gdzie jedliśmy przy tej fontannie pizzę, to tamta to się nawet nie umywa, nie stała po tej pizzy. Jest tak dobra. Mega, no musi Klaudia spróbować, bo czuję, że będziesz rozwalona, bo jest jedna z naj... Jedna z najpyszniejszych pizz, jakie jadłem ostatnio. Naprawdę. To jest pizza dla mnie, bo ona jest tak cienka, że tego ciasta w ogóle nie ma. I tak naprawdę główną rolę tutaj grają te składniki. Przepyszny jest ten ser, faktycznie. Jest mega, mega tłusta. Czuć oliwę i sól te w tym cieście. Ale tylko w cieście. I jest ostry ser. No faktycznie jest bardzo dobra. Ja skorzystam z tej okazji, bo Michał sobie pięknie je za kamerą. Więc spróbuję tej. Wzięłam ją tylko dlatego, ponieważ ona tych tacek była cała wysprzedana i został tylko ten jeden kawałek. Podejrzewam, że będzie smaczna, bo będzie z ziemniakiem. Obstawiam, że to jest ziemniak, nie? To jest taka dobra? Rozwalę wam łeb. Jakbyście sobie na pizzę położyli frytki z maka i posypali rozmarynem. Macie to? I to takie cienkie plasterki ziemniaka. Momentami on jest bardziej spieczony, więc taka chrupiąca fryta. Teraz weź też tą koleżankę spróbuj. No ona wygląda bardzo ciekawie. To ciekawe, tyle tu jest sera. Ej, drodzy. Będziemy sobie żałować, ale pachnie serem, tak serowa. Nie wiem, czy ktoś tak was ma, napiszcie w komentarzach, ale ja bardzo lubię czasem zrobić sobie kanapkę z dużą warstwą masła i na to położyć ser, bo tak smakuje ta pizza. Jest bardzo tłusta, ale ma taki delikatny ten smak, tak jakby było dużo masła, jakby było smarowane masłem to ten ser. No i ta warstwa, no mam wrażenie, że tu jest masło. A, tutaj są jakieś warzywa pod spodem. Co to jest? Coś tam jest. Ale to jest cukinia? Chyba cukinia. Ogórek albo cukinia? Ogórek albo cukinia. No nie czuć tego w ogóle, bo ten ser jest tak tłusty, że po prostu maskuje tutaj cały ten smak. Musisz spróbować. Ona ma tak wysokie oceny, bo tutaj po prostu składnik jest dobrej jakości. Za to wszystko, plus do tego woda i kolka, zapłaciliśmy 11,85, więc to jest naprawdę bardzo dobra cena. Pomimo, że ona ma w Google 2 dolary, ta restauracja, czyli teoretycznie powinna być z tych droższych, ale jest naprawdę bardzo smaczne. No, nie, znaczy moim zdaniem ta i tak jest najsłabsza z tych wszystkich, które jedliśmy, tak. Bo te dwie są na równi, tak. Ale miejscówkę wam mega polecamy. Tak, miejscówkę wam polecamy w 100%, na pizzę jak chcecie w Rzymie, to koniecznie to miejsce. Panteon, moi drodzy, kolejna miejscówka, którą w Rzymie trzeba zobaczyć. Ciekawostek nie mamy za bardzo dla was, jeśli chodzi o to miejsce. Chyba jedne tylko, jedna w sumie, bo ponoć kopuła wygląda niesamowicie z góry, bo przypomina oko. Tak, i jest to tak. Jedyny zabytek starożytny, który został zachowany w tej postaci, ze względu na to, że tutaj postawiono kościół tak naprawdę. Że jest kościół, a jak kościół nie ruszamy, dlatego jest stoi no, oczywiście. Cały. No. Oczywiście, tak. No i ponoć ta kopuła robi dużo, dużo większe wrażenie z góry. No tutaj, zobaczcie. Jest taka soczewka, no jest, to jest. Ocencie sami. I chciałem powiedzieć, że wiem, jak idziemy, to trzęsie kamerą, słuchajcie, ale ja po prostu jeszcze kuleję na tą nogę po rekonstrukcji więzadła i po prostu czasem ten obraz jest taki, także przepraszam wrażliwych, bo staram się iść stabilnie, ale jeszcze uczę się chodzić. Za parę tygodni będzie lepiej. Tak chciałem, bo wiem, że będziecie pisać, że trzęsiesz kamerą, no trzęsę, bo jeszcze kuleję.
Przejechaliśmy kawałeczek, słuchajcie, żeby zobaczyć głównie zachód słońca. Znaczy ja chciałam bardzo zobaczyć zachód słońca. Mamy Tybr, więc no słuchajcie, pocztówka jest przepiękna. Piękne zdjęcia wyszły. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby zobaczyć najpiękniejszą dzielnicę Rzymu. Będą wąskie uliczki, małe restauracyjki. Idziemy też odwiedzić, zjeść w najwyżej ocenianej restauracji tutaj w Rzymie. Więc... Tak. Tak, i ten zachód słońca to przy okazji, po prostu Klaudia wyskoczyła z autobusu i musiałem za nią biec, żebyśmy mogli tutaj być przy rzece Tybr i to zobaczyć. Tak, tak. Chciałem tylko powiedzieć, nie spodziewałem, nie wiedziałem, co się dzieje. Prawdę mówię, ja po prostu biegłam, bo sobie zrobiłam taki mały challenge w tym roku, że chcę zobaczyć 30 zachodów słońca, więc każdy piękny, a ten był cudny, to muszę go zaznaczyć. No to taki prawie, nie? Taki prawie, ten, no. Ten poprzedniego vloga był lepszy. Musicie zobaczyć poprzedni vlog, jeśli też lubicie zachody słońca. Tak, dobra. I najwyżej oceniana restauracja. Tak jest. Tak jest. W Stanach Zjednoczonych pewnie mieliśmy wyżej ocenianą restaurację, ale tam ma, słuchajcie, ocenę 4,7 na 40, prawie 5 tysięcy opinii. 44 800. Kumacie, tyle opinii i taką ocenę, więc ja naprawdę mam wysokie oczekiwania związane z tą restauracją. Tanio nie jest, wiedzieliśmy, że nie będzie tanio, ale jest bardzo klimatycznie, ładnie. Zamówiliśmy lasagne, jakiś tam makaron, będzie dobrze, będzie smacznie, trzymajmy kciuki. Moi drodzy, wjeżdża klasyk, czyli carbonara i na pewno musi być dobra. Wygląda genialnie. No jak widzicie, jest mocno oplewiona sosem. No ja już czuję po zapachu, że to będzie to. To ciekawe, bo ostatnio byliśmy w Białymstoku i przecież próbowaliśmy tej najlepszej włoskiej w Białymstoku po kuchennych rewolucjach restauracji. Od razu mamy tak na świeżo, można powiedzieć, porównanie. Bardzo pyszna, bardzo gęsty jest ten sos. Makaron jest tak idealnie. Al dente. Nie jest ani za miękki, ani za twardy, więc tak w punkt. No i wszystko smakuje, słuchajcie, bardzo intensywnie. Ten ser, który jest, jest taki bardzo ostry. Wiemy, że pisaliście, że to nie jest parmezan, tylko grana padano. Tak, oczywiście wiemy, to był jakiś taki skrót myślowy w tamtym filmie. No i czuć, bo ten ser jest dużo taki bardziej ostrzejszy od zwykłego parmezanu. Mam oczywiście tą wędlinę tutaj. Bardzo dobre. Ale lepsze niż w Mediolanie. Jednak. Tak, no ale znaczy, nie dziwię się, że ona jest wysoko oceniana, bo dla mnie to carbonara to jest... Tak, od 1 do 10, 9, ale tamta była 10 na 10 w Mediolanie. No ale jestem ciekaw lasagne, no i musisz spróbować, nie? Nie no, jest top karbonarka, także polecamy wam, jak będziecie tutaj, to przyjdźcie i spróbujcie. A ja teraz nakręcę makaron dla Klaudii. No taki gruby ten makaron. Dobra. Ten makaron jest taki sprężysty, a ta szynka tak spieczona na biur, totalnie, bardzo dobre. Słuchajcie, my myśleliśmy, że to jest guanciale, czyli ta szyneczka, którą mieliśmy w włoskiej restauracji w Białymstoku, ale okazuje się, że w menu jest po prostu bofur. Taki bardzo chrupki, zrobiony na wiór. Proszę, jakie zaskoczenie, bo aż sprawdziliśmy w menu, bo mówimy, no przecież dopiero co napisaliście w komentarzach, że jaki boczek, nie może tam być boczku, a proszę. Jednak nie jesteśmy bardziej Włosi niż Włosi. Włoscy. Włoscy niż Włosi. I jest z bekonem. No ale słuchajcie, ja mam lasagne. Myślę, że lasagne jest fajniejsza. A ile tak chcesz dać? No powiem ci, że mogę dać 9 na 10, że jest naprawdę bardzo smaczne i nie jest za ciężka, że ona nie jest taka, nie. Że, no ciekawe, z czego to wynika. Może z tego, że tego sosu nie ma aż tak dużo. Że bardziej czuć też ten makaron, a ten sos ma być po prostu oblepiony. Ten makaron ma być oblepiony sosem. Może to jest właśnie punkt, że nie jest za ciężko. No ale dobra, chodźcie tutaj, zobaczymy, jak wygląda nasza lasanka. Uja, wygląda bosko, ile mam sera. Ale dużo sera. Zarąbista, bo makaron, tak jak w carbonarce, on jest taki al dente, tak tutaj to jest po prostu rozgotowane, czy nie rozgotowane, jest bardzo, bardzo miękki, że tworzy wspólną całość razem z tym mięsem i się po prostu rozpływa w ustach. Bardzo dobre, o wiele lepsze niż carbonara, o wiele. Co ty mówisz? Przepyszna jest. Jest trochę słodka od sosu pomidorowego, ale przy tym czuć bardzo dużo oliwy, że to wszystko jest takie, no po prostu włochy na talerzu. Nie mam nic więcej do dodania, bardzo, czyli bardzo dobre. Jak to bardzo dobra, to 10 na 10. Dycha. Dycha. Jest nawet lepsza od tego, no już ci kroję, Jest nawet lepsza, moim zdaniem, od tej, którą jadłam najlepszą we Florencji. No dobra, ale pomidorowa. Super. No 10 na 10.
jak Klaudia mówi. Bardzo dobra lasagna. Fajne jest to mięso, bo jest takie no, charakterystyczne dla lasagni. Od razu czujecie, że to jest takie ugotowane w lasagni, właśnie w tych płatach makaronowych. Super, bardzo fajny ser. No składniki robią robotę. 10 na 10. Wiecie jak smakuje lasagna i to jest najlepsze jaką możecie sobie wyobrazić. Także my zajadamy do tego drineczek. No i pokażemy wam tą dzielnicę tutaj, która jest naprawdę bardzo ładna. Można tu zarówno przyjechać dzień jak i wieczorem. No i jesteśmy wieczorem, więc pokażemy wam jak to wygląda. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i pamiętajcie, żeby napisać nam dzisiaj komentarz. Koloseum. Tak. Widzicie oczywiście podsumowanie dzisiaj. Wydaliśmy i tyle. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. A co to jest suplik? Czy ten typ na nas charczał? Charczał, krzyczał. O co chodzi? Nie. Szliśmy i nagraliśmy końcówkę i typ charczał, krzyczał w ogóle. I don't know. Hashtag do końca oglądam.